Witam Państwa serdecznie, z tej strony Martyna Sikora, a także Katarzyna Wierbol i dziś dla Państwa poprowadzimy specjalny wywiad z niezwykłą osobą, której widzom Idź Pod Prąd nie trzeba już chyba przedstawiać, ale jednak dla formalności i dla nowych widzów przedstawiamy Państwu Marcelinę Witek. Witamy. Witamy także jej treningowego partnera Karola Sztylka, też z klubu AML Słupsk, który trenuje od 7 lat, startuje od 6 i już na swoim koncie ma wiele osiągnięć w mistrzostwach Polski w rzucie oszczepem. W 2013 roku zajął 4. miejsce w mistrzostwach Polski młodzików, a także już rok później 1. miejsce w mistrzostwach Polski również. Największe i chyba o takie ostatnie osiągnięcie to jest rok 2018 i brązowy medal w Mistrzostwach Polski Juniorów. Witamy serdecznie. A z nami jest także trener Karola i Marceliny, a również tata Marceliny, Mirosław Witek, 6-krotny medalista Mistrzostw Polski w rzucie oszczepem, 3-krotny mistrz Polski, a także halowy wicemistrz świata w rzucie oszczepem, i mistrz świata w pchnięciu kulą. Witamy serdecznie. Dzień dobry. I dziś pierwsze pytanie do Marceliny. Przekazuję mikrofon. Więc Marcelino, masz wiele osiągnięć na swoim koncie, pomimo młodego wieku i trudności, które spotkały Cię na Twojej drodze. I wiemy, że masz dużo osiągnięć i właśnie pomimo tego, że masz teraz kontuzję, to nie poddajesz się, patrzysz dalej w przyszłość i właśnie stąd czerpiesz tą motywację i co Ci daje nadzieję w tym trudnym czasie? Jeśli chodzi o kontuzję, jak widać, i o ten rok, no nie jest on dla mnie łatwy. Jak widać, po zeszłym roku również no, spotkały mnie pewne nieprzyjemności, ale już to było w zeszłym roku, zostawiłam to za sobą. No ale w tym roku, jak widać, no niestety pech podczas treningu, zrobiłam niefortunny ruch, tak naprawdę kolana, bo źle postawiłam stopę i byłam rozpędzona, no i się stało niestety. Ale całe szczęście, że bardzo szybko tata i w sumie mama również kazali mi jechać do lekarza. Lekarz mówił mniej więcej domyślał się, co jest tutaj i co trzeba będzie wykonać. Natomiast potrzebował odpowiedniej diagnostyki, która bardzo szybko została wykonana i oczywiście w przeciągu tygodnia od urazu już był wykonany zabieg, więc to było naprawdę ekspresowe tempo, a wśród u sportowców no, ten czas jest bardzo istotny i my tego czasu tak naprawdę nie mamy. A jeśli chodzi tutaj o motywację, no to motywacja wzrasta wtedy, kiedy są osiągnięcia, kiedy są wyniki, kiedy widzę, że to, co robię, ma sens w przełożeniu na medal Mistrzostw Polski, medal Mistrzostw Europy. To mnie napędza, ale dodatkowo oczywiście jest tutaj rodzina, która wspiera mnie bardzo, jeśli chodzi o rehabilitację. Oczywiście nie mam jej takiej fachowej, ale o tą stronę tutaj dbają rodzice i oczywiście mój brat Mariusz, który jak dowiedział się, że mam taki uraz i muszę przejść taki zabieg operacyjny, to zakupił wszelkiego rodzaju elektrody, stymulatory, żeby po prostu zadbać o tą nogę, która jest w takim momencie usztywniona i no nie mogę tak naprawdę nią za dużo nic robić. Więc on tutaj bez zastanowienia, bez wahania kupował wszystko, żeby tylko tak naprawdę, żeby mogła jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności. I oczywiście też nie mogę zapomnieć, bo ostatnio dostałam taki filmik od ekipy młodzieżowej, która oczywiście z Idź Pod Prąd, która bardzo dała mi takiego przysłowiowego kopa, motywując mnie do tego wszystkiego, żeby się nie poddawać, żeby walczyć i żeby nigdy o tym nie zapomnieć, że nie jestem sama. I to jest dla mnie bardzo ważne. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź i właśnie takie kolejne pytanie, właśnie mówisz, że nie można Cię poddawać, ale jak to tak w praktyce rzeczywiście wygląda? No bo tak jak mówisz, lekarz Ci mówi, no, że jest taki i taki problem i no, do sportu od razu nie da rady wrócić, no i co Ty wtedy robisz, co myślisz, co robisz i właśnie jak sobie dajesz z tym radę, z tym, żeby się nie poddawać? Na pewno taka diagnoza no, nie jest łatwa do przyjęcia, szczególnie dla mnie. No, ja jestem bardzo ambitna, bardzo chcę. No i nie było to proste, ale z drugiej strony tata mi zawsze powtarzał, zdrowie jest najważniejsze, więc przy tym wszystkim nie dałoby rady bez zabiegu osiągać takich rezultatów, jakie bym chciała, dlatego po prostu zdecydowaliśmy się na to, że no to jest ten czas, no trudno, stało się, muszę poddać się zabiegowi i myśleć o tym, co będzie w przyszłym roku. Tutaj wspominasz o bardzo trudnym czasie jakby w swoim życiu i tutaj mam też pytanie do pana Mirosława, do trenera, ponieważ no cóż, jaka jest pana rola w życiu swoich podopiecznych, bo wiem, że myślę, że nie tylko trenujecie, ale też jest to duże wsparcie właśnie psychiczne, szczególnie właśnie w takim trudnym momencie, jaka jest kontuzja i kiedy no, wydaje się, że nic nie idzie po myśli. No, chciałbym powiedzieć, że no, kontuzje są wpisane w sport i no, to jest bardzo smutne, no, ale taki jest sport po prostu. Jeśli chodzi o Marcelinę, co mógłbym teraz powiedzieć, to no, bałem się tego, że się dziewczyna załamie, dlatego że jeszcze w życiu nie zdarzyło się, żeby nie zdobyła medalu na Mistrzostwach Polski, a to jest pierwszy raz, bo kontuzja, którą doznała, będzie leczona przez pół roku. Także sezon nam ucieknie zupełnie. Ale tak jak to tata i psycholog i tam nie wiadomo kto jeszcze, pomyślałem sobie tak, ma dziewczyna 24 lata, ma chłopaka, z którym chodzi i chcąc ją jakby psychicznie uwolnić od tego problemu, postanowiłem, że wynajmę mieszkanie bo taki plan też był wcześniej, ale chcieliśmy zrobić to po Mistrzostwach Świata. A w tej sytuacji bardzo szybko przyspieszyłem to i postanowiłem, że wynajmiemy mieszkanie, zaczną mieszkać razem, zaczną sobie tam remontować, skieruję jej umysł w drugą stronę po prostu, żeby psychicznie nie myślała o tym sporcie, żeby cieszyła się po prostu z życia. Jeśli chodzi o Karola, Karol jest, no to jest, w życiu miałem takich trzech zawodników, Marcelina, Marysia Szramiak i Karol Sztylka. Mieliśmy kiedyś takie problemy w klubie, oni chcieli odejść z klubu. Klub niewiarygodne problemy nam stwarzał, no to już szczytem było, żeby zawiesić zawodnika na pół roku za to, że chce zmienić barwy klubowe. No czegoś podobnego to nie słyszałem, ale tak się stało i nikt nie mógł nam pomóc. No w końcu po długim czasie Karol też nie mógł z tego powodu wystartować w danym roku na Mistrzostwach Polski, nie osiągnął medalu, co się wiąże z tym, że nie osiągnął stypendium sportowego, co jest bardzo ważne dla zawodnika. I to są te trzy osoby, które wykazały się wielkim charakterem. Dla mnie jako trenera to po prostu, aż mi teraz ciarki chodzą po plecach, że tak młodzi ludzie potrafili powiedzieć nie, ja chcę iść z trenerem, a nie chcę tam na siłę zostać w tamtym klubie. Dziękuję bardzo. I takie właśnie pytanie może bardziej ogólne, że możecie się wypowiedzieć. Co byście powiedzieli sportowcom właśnie, którzy przechodzą przez kontuzję, czy przez jakieś trudniejsze chwile właśnie, żeby co po prostu im powiedzieć, żeby się nie poddawali? Jaką taką poradę można im by dać? No, tak jak ja powiedziałam, dla mnie najważniejsze jest po prostu wsparcie bliskich osób, bo to jest podstawa. Bez tego nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, choćbyśmy byliśmy naprawdę mocni psychicznie, to bez tej drugiej, trzeciej, czwartej osoby nie jesteśmy w stanie. I ja tutaj mam wsparcie wśród bliskich, wśród widzów Idź Pod Prąd, wśród telewizji Idź Pod Prąd. I naprawdę dla mnie jako sportowca i właśnie jestem w takiej sytuacji, w której jeszcze nigdy w życiu się nie spotkałam, więc dla mnie to jest podwójny taki cios, ale to mi pomaga myśleć o tym, że nie w tym roku, no to w przyszłym i robię wszystko, żeby w tym przyszłym roku już wrócić do tej pełnej sprawności, no i zdobywać to, co chcę zdobywać. No, może coś powie. Też miałeś trudne chwile, więc myślę, że masz czym się podzielić. No ja również przechodziłem przez różne kontuzje, cięższe bądź lżejsze. W tych trudnych chwilach na pewno trener, czy Marcelina, czy grupa, z którą trenowałem, dawali mi mocne wsparcie. Zawsze w tych sezonach startowałem, jakoś udawało się zrobić dobrą formę, żeby wystartować. Raz były medale, raz nie było, ale najważniejsze było to, że trzymaliśmy się zawsze razem, trenowaliśmy dalej, szykowaliśmy się do nowych sezonów, razem mieliśmy zgrupowania, nikt nie odpuszczał i staraliśmy się wszyscy razem, tak? No właśnie, a jak wygląda jakby Pana rola w takim, może jak Pan motywuje swoich podopiecznych zawodników w takich momentach, gdzie się wydaje, że to już bez sensu, kiedy gdzieś tam się traci cel z horyzontu i jak wstać? Jakie ma Pan sposoby, żeby zagrzać ludzi do walki? Powiem szczerze, że tych trzech osób nie musiałem nigdy bardzo motywować. One same się nakręcały, one się same napędzały. Ja wręcz odwrotnie, jak Karol cierpiał, bo miał problemy z kręgosłupem, to ja naprawdę nie wiedziałem, co ja mam ze sobą zrobić. Byliśmy oczywiście w Łodzi u lekarza, w Słupsku u lekarza. Każdy lekarz mówił, że nie widzi żadnego problemu, można startować, a jego kręgosłup bolał i koniec, nie? No więc zwijał się po rzucie. Ja mówię: Karol, nie rzucaj. A Karol: tak, tak. A później za chwilę patrzy, stoi na rozbiegu i rzuca dalej, nie? Także z takimi charakternymi ludźmi to uważam, że nawet zabronienie im czegoś powoduje, że oni jeszcze bardziej chcą. Ci, którzy nie mają charakteru do sportu, no tych muszę motywować, bo też takie mam osoby w grupie, więc ale to mam nadzieję, że to są młodzi ludzie, więc myślę, że oni wyrosną, że oni dojrzeją, że oni zrozumieją. To jest ciągła praca nad nimi i wspomaganie ich, mówienie o tym, jaki sport jest piękny, jak można się rozwinąć, jak można zwiedzić świat. No i mam nadzieję, że kiedyś dojrzeją i będą tak solidni jak ta trójka, o której mówiłem. No i właśnie Pan powtarza już któryś raz właśnie, że charakter jest bardzo ważny u sportowców, jakie mają tak samo również nastawienie do sportu, do życia i tak dalej. A według Pana jaka jest najważniejsza cecha dla sportowcy? Powiem na przykładzie Marceliny. Marcelina, to znaczy tak, nabór do konkurencji rzutoszczepem no zawsze się opiera na dzieciach, które powiedzmy do 6. klasy rzucają piłeczką palantową, bo to jest jakby początek tej drogi rzucania oszczepem, chociaż oszczepu się nie trzyma w ręce, ale ta piłeczka palantowa. Marcelina nigdy daleko nie rzucała, ale biorąc pod uwagę, że kiedyś tą konkurencję uprawiałem, więc jakoś tak podświadomie, no nie dlatego, że chciałem jakieś swoje ambicje, że tak powiem, realizować, że no zapytałem, ona określiła się, że chce rzucać oszczepem, więc mówię: dobra, robimy to. Kiedyś wspomniałem o tym, ale może nie wszyscy widzowie wiedzą o tym, że jak Marcelina określiła się, że ona chce rzucać oszczepem, to w bardzo późnym wieku poszedłem na studia, na AWF, żeby więcej się czegoś dowiedzieć, dla niej właśnie. Skończyłem te studia, no okazało się, że sporo tej wiedzy otrzymałem, no ale ta praktyka chyba była ponad wszystko, bo mnóstwo lat spędzonych na stadionie pozwoliły mi wiedzieć o rzeczach takich, których z książek pewnie bym się nie dowiedział. I zawsze starałem się Marcelinie tłumaczyć, jak ma to wyglądać. Wcale to tak bardzo dobrze nie wyglądało na początku. Rzucała tak dziwnie, bo oszczep jakby z drugiej strony się wbijał, rzucała z tej strony. No ale parliśmy do przodu i Marcelina bardzo chciała. Doszło do takich pierwszych zawodów, gdzie rzuciła 25 metrów, powiedziała, że a już rzuciła 35 i spadła na 25. Mówimy tu o początku takim, o pierwszym roku. I Marcelina mówi: nie, tata, tak nie może być, musimy trenować codziennie. No to faktycznie trenowaliśmy codziennie. Mówię: gdzie, Marcelina, w takim młodym wieku jeszcze masz dużo czasu? Nie, no to możemy mniej robić, ale będziemy codziennie. A nie było wolnej niedzieli nawet. W niedzielę szliśmy na salę judo, na tej sali judo robiliśmy rzeczy takie bardziej przyjemne dla nas, jakieś tam akrobatyki, gra w piłkę, skoczność, takie, na które nie było czasu podczas normalnego treningu. Czyli tutaj znowu okazuje się, że ten upór zawodnika jest bardzo istotny, bo w życiu bym nie myślał, że w niedzielę będę trenował jeszcze, ale no zostałem zmuszony i tak też było. Po czasie już później nie, bo już doszły obozy, więc na obozach się trenuje 2 razy dziennie. No niestety ten odpoczynek jest bardzo potrzebny, więc nie możemy przesadzić tutaj z nadmierną pracą, nie? Czyli przy ambitnym zawodniku to trener już tutaj nawet działa uspokajająco na ambicje. No tak. Tak. No właśnie, jak już a propos ambicji, to ty, Karol, jutro masz swój wielki dzień, albowiem startujesz w kolejnych mistrzostwach Polski. Jak tam emocje przed startem? Jak się czujesz? No jest to na pewno dla mnie najważniejszy start w tym roku. Sezon nie był łatwy, jest uraz łokcia. Mało startów, ale udało się zrobić dobrą formę na te zawody. Stres jeszcze mnie nie dopadł, no ale na pewno jutro będę walczył. Faworytem nie jestem, ale szansa na medal jest. Super, bo historię Marceliny już znamy, to jak zaczęła trenować, jakiej zaczęła się jej miłość do rzucania oszczepem, ale twoją historię jeszcze nie poznaliśmy. Jakbyś mógł opowiedzieć, kiedy zacząłeś trenować i dlaczego właśnie lekkoatletyka, dlaczego rzucanie oszczepem? Tą przygodę z rzutem oszczepem zacząłem w klasie 6 szkoły podstawowej. Razem ze swoim WF-istą, panem Kamilem Gąbskim, wybraliśmy się na zawody do Słupska na czwórbój lekkoatletyczny. Startowałem chyba we wszystkich konkurencjach, w czterech, między innymi w piłeczce palantowej. No i podczas tego startu obserwatorem tych rzutów był trener i wypatrywał zawodników, którzy mają predyspozycje dobre, żeby trenować tą właśnie dyscyplinę. Po tym starcie trener wziął kilku chłopaków, między innymi mnie, żebyśmy spróbowali sobie rzucić oszczepem. Mój WF-ista mnie namówił, więc poszliśmy. Zostawił swój numer telefonu, razem z WF-istą umówiliśmy się na trening, przyjeżdżałem coraz częściej. WF-ista i trener mnie zachęcali. W tym roku 2012, bo wtedy to się zaczęło, skończyłem sezon z drugim wynikiem w Polsce. To była kategoria dzieci starsze. Wtedy nie miałem swoich mistrzostw. No i ten wynik zachęcił mnie do tego, żeby trenować dalej. Czyli bardzo taka inspirująca historia, nawet kiedy trener już znalazł swojego ucznia. To jest taka bardzo... takie najczęściej wzruszające historie w sporcie, kiedy to właśnie trener pierwszy wierzy w sukces. No właśnie, a najbardziej chciałam się też odnieść do waszej relacji, ponieważ trenujecie razem i bo z pozoru może się wydawać bardzo dziwne, żeby prowadzić trening gdzieś tam w parach wspólnie przy rzucaniu jakby oszczepem, co się wydaje zwrotem bardzo takim indywidualnym dla ludzi, którzy się nie kojarzą tematu. Rzeczywiście może być to bardzo specyficzne. Czy byście opisali, jak wygląda wasza relacja i jak razem trenujecie? Nasz trening nie polega tylko na rzucaniu. My robimy tak naprawdę ogólny rozwój do tej pory, więc my biegamy przez płotki, rzucamy piłkami lekarskimi, pchamy kulą. Ja nawet rok temu też byłam na mistrzostwach Polski seniorów, halowych mistrzostwach Polski, gdzie zajęłam 8 miejsce wprawdzie, ale wśród kulomiotek. Ja nie jestem kulomiotką. To była moja taka rozrywka, dodatkowa konkurencja, którą po prostu mogłam sobie w sezonie zimowym mogłam w niej wystartować. A jeśli chodzi tutaj o nasze relacje, no to tak jak już cały czas powtarzam, Karol jest moim sparring partnerem, więc my oboje wiemy, czego my chcemy. My wiemy, po co my trenujemy, więc nas naprawdę nie trzeba motywować, my motywujemy siebie nawzajem. Czy na ćwiczeniach siłowych, czy na rzutach wszelkiego rodzaju, czy na jakichś piłkach lekarskich. Oboje sami nawzajem się motywujemy. Jak jedno widzi u drugiego jakiś błąd, a trener tam jest zajęty powiedzmy inną osobą z grupy, to my między sobą mówimy, weź spróbuj to, spróbuj tamto, może będzie lepiej. Także my oboje chcemy, żeby nam obojgu wyszło, więc myślę, że to jest chyba najważniejsze. Oczywiście bez Karola no nie byłoby mi łatwo i nie ukrywam tego, bo czy na treningu możemy się pośmiać, możemy, oczywiście to nie trwa cały trening, to jest 2 minuty, gdzie odpoczywamy pomiędzy jedną serią a drugą. Coś Karol powie śmiesznego, oboje się śmiejemy. Ten trening już nie jest taki, nie myślę o tym, że to jest trening, tylko po prostu to spędzanie miłe czasu po prostu. I w dodatku jeszcze mówię, oboje się motywujemy nawzajem, więc no to jest bardzo ważne. No Karol teraz zdał maturę. Miejmy nadzieję, bo wyniki będą niebawem razem ze swoją dziewczyną. No i nie wiemy, co będzie dalej, czy będzie chciał trenować, czy nie. No i dla mnie to jest trochę smutne, bo znowu zostanę sama, tak? Zostanę z młodą grupą. No a tam nie ma osoby, która na tą chwilę jest, powiedzmy, dźwiga tyle podobnie jak ja, więc nie ma tej, tak jakby, no nie będzie to już mój sparring partner, zostanę sama i grupa, tak? Więc no nie wiem, co tutaj Karol zrobi, ale w żaden sposób nie będziemy go blokować, hamować, ma swoje życie i sam o tym zdecyduje, co będzie dalej. No ale fajnie by było przez te lata z nim trenować. Dzięki. Może ty, Karol, też chciałbyś coś dodać i powiedzieć, jak to jest z kimś trenować? No, ja mogę dodać tyle, że często też zostawałem sam na treningach, gdy trener z Marceliną wyjeżdżali na obozy zagraniczne. No i samemu trenować na pewno nie jest lekko. Nie ma z kim porozmawiać, kogoś się zapytać o radę, czy wszystko jest dobrze. Więc na pewno trenowanie z Marcelą czy w grupie jest łatwiejsze, zabawniejsze, trening szybciej zlatuje. No i to by było na tyle. Dzięki. No tak, już jesteśmy przy treningu, to chciałam się zapytać, czy ty w tej chwili realizujesz jakiś trening i ogólnie jak wygląda twój trening w czasie kontuzji? Czy jakby dbasz o resztę, która jakby jest sprawna i gdzie nie masz problemu? Na czym się skupiasz w tym czasie? Przede wszystkim jestem 3,5 tygodnia po operacji i tutaj jest od samego początku parcie na rehabilitację, żeby, tak jak wspominałam wcześniej, żeby po prostu nie było braków, jeśli chodzi o tą nogę, która jest wyłączona niestety, tak naprawdę nie jest obciążana w żaden sposób, bo jeszcze muszę chodzić o kulach i jest to trudne. Już zdarza mi się, że nie chodzę, ale niestety jak przychodzi jakieś dolegliwości bólowe, no to łapię się za tą kulę, no bo jednak to są tylko 3,5 tygodnia, tak? No próbuję robić to, co mogę, ale mówię, przede wszystkim parcie jest tutaj na rehabilitację i tutaj, tak jak wspominałam wcześniej, ta rola Mariusza, te stymulatory, takie rzeczy, naprawdę on zabezpieczył mnie w to, więc starczy mi to na wiele lat i tutaj jeszcze z tej okazji chciałabym mu za to jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować. Super, to bardzo dziękujemy wam za tą rozmowę i za ten czas, że przyjechaliście do Lublina, też przy okazji, ale jednak zgodziliście się udzielić nam wywiadu i opowiedzieć o swojej pracy. Także wiem, że chcecie jeszcze coś dodać, także oddaję mikrofon. Ja chciałbym powiedzieć, że zawsze mogliśmy liczyć na widzów telewizji Idź Pod Prąd. Zawsze będę dziękował telewizji, którzy w wspaniały sposób, w tempie ekspresowym pomagali. W jaki sposób pomagali, to Marcela na pewno za chwilę powie, ale no, pojawiał się problem. My przekazaliśmy informację, że gdyby się udało, gdyby można było, za chwilę okazywało się, że po tygodniu, po dwóch temat jest zamknięty, wszystko jest zrobione, nie ma żadnego problemu. Także ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim telewidzom Idź Pod Prąd, no i cóż więcej, no, będziemy starali się wam odwdzięczyć wynikami sportowymi, może nie w tym roku, ale w najbliższych latach. Ja również chciałabym państwu bardzo serdecznie podziękować telewidzom, całej telewizji Idź Pod Prąd, wszystkim osobom, które tworzą tą telewizję i wczoraj stwierdziłam, że takim najlepszym z mojej strony podziękowaniem za tą wszelką państwa pomoc złożenie na ręce oczywiście Idź Pod Prąd, takiego symbolicznego kosza kwiatów, który oczywiście też zrobiłam sama, więc wybaczą państwo, jeśli coś w nim jest nie do końca tak, jak powinno. Oraz tutaj widzimy tylko bardzo małą część ciasta, więc tego jest naprawdę dużo więcej. Też chciałam po prostu w taki sposób od serca państwu naprawdę podziękować i powiedzieć, że mimo to, że spotykam pewne trudności i tych trudności jest naprawdę ostatnio sporo, trochę mogło być to inaczej, mogło być ich troszkę mniej, ale jest jak jest. Nie poddam się i wspominam o tym, mówię o tym cały czas i nie poddam się i prę do przodu, robię to, co kocham i tak jak tata powiedział, będę starała się państwu odwdzięczyć wynikami sportowymi. Bardzo dziękuję jeszcze raz. My również dziękujemy, także dziękujemy widzom Idź Pod Prąd, którzy oddają swoje pieniądze, by wspierać i naszych zawodników, i naszą telewizję. Także tak naprawdę to jest Państwa zasługa. I również jeszcze raz dziękuję za ten wspaniały wywiad i w imieniu całej reszty ekipy Idź Pod Prąd. Także dziękujemy za podarunki, jakie dostaliśmy. Także dziękujemy bardzo. Ze mną była Marcelina Witek, Karol Sztylka i Mirosław Witek, a my widzimy się w następnym programie. Dziękuję.